Cześć kochani, mamy dziś Dzień Kobiet, tak, wszystkie kobietki mają dziś swoje święta, także wszystkim Wam życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, jak najlepszych mężczyzn u boku i żebyście były zadowolone z siebie, dumne z siebie, bo to jest bardzo ważne, żebyście pamiętały o własnej wartości. Dobra, ja zaczynam dzisiejszy dzień. Chłopacy właśnie wyszli do pracy, do przedszkola. Ja dzisiaj mam taki dzień, oczywiście organizacyjny, także mam nadzieję, że miło go ze mną spędzicie. Tak, jak możecie zauważyć, cały czas jestem w piżamie, ale już mieszkanko za chwilę ogarnięte. Zostały mi tylko kurze, jakieś tam rzeczy, tutaj Kubusia rzeczy do rozniesienia, właśnie poskładałam pranie, już następny się pierze. Może słychać gdzieś tam w tle pralkę. Ale wiecie co, chciałam tylko zapytać, czy mam tu jakichś fanów gali Fame MMA, dlatego że jesteśmy po 9 gali. I tak, po pierwsze lipa w przesyle, no to ile razy się cięło, kurczę, na walkach. Na przykład nie widzieliśmy w ogóle, jak Kubańczyk pokonał Malczyńskiego. Widzieliśmy w powtórkach, widzieliśmy, że Zębuk mocno zbudował, że nogę mu rozwalił i że Piotrek, sędzia, musiał bardzo szybko interweniować, bo już widział, że tam się coś grubego podziało. Ale żałuję, że nie widziałam tego tylko na tych powtórkach. Ponoć jest problem, bo jeszcze mogłabym obejrzeć sobie teraz całą galę. Ponoć jest problem i w ogóle nie ma dostępu, muszę to sprawdzić, tak szczerze mówiąc. Ale nie wiem, czy dzisiaj będę miała czas, dlatego że ogarniam już do końca, wycieram kurze, ogarniam siebie i plan jest taki, że ruszam na podbój lumpeksów. Tutaj mam w swojej okolicy chyba 3, z tego co wiem, i jeśli uda mi się to ogarnąć czasowo, no to zrobię 3, jak nie, to chociaż 2, takie duże. Nie liczę na nic specjalnego, ale chciałabym zobaczyć, czy jeszcze umiem czegoś szukać. Także postaram się Was zabrać. Wiecie, jak to jest z nagrywaniem w takich miejscach. Nie każdy się godzi. Także zobaczymy później. Nie widać mnie. O, teraz oświecona Asia. Lecę do autka i ruszam w drogę. Tak, fruwa mi maseczka, bo ja w maseczce nie umiem chodzić na zewnątrz. Ale jest pięknie. Witaminka D przyjmowana. Cudowna sprawa. Taka sukienka się. Super kraj. Ale niestety duża. Tylko że fajnie, bo modowa, pikowana. Super. Taka fajna katana z dziurami na łokciach. 4 dziecha, więc za dużo, ale fajna. Taki ładny polarek z handemu, emeczka, ale wypada duży. Niestety. Bluza Nike, emeczka szara. Dość fajny materiał, ale ja mam dużo takich bluz, więc dzięki. A tu mamy cały das. Teraz najbardziej na to. Zaraz zobaczę, jaki rozmiar. A, to jest, proszę Państwa, handel, jakaś stara kolekcja i rozmiar L. Więc jest dość duża. Była już bluzka, a teraz jest Slytherin Harry Potter, a tam był Gryffindor. Też fajnie. Pozostając w temacie Gryffindoru, Harry Potter, a tu mamy spodnie Dunlopa, takie dresiki. Rozmiar 14, czyli jakieś 44 chyba, więc duże. To jaka fajna bluza, taki niby polar, niby bluza z tej firmy Mountain Warehouse. 42, więc duża, ale duża z takich ciuchów na wyjścia autorowych, więc jak najbardziej jestem za, żeby postawić Pani wszystko. A tu mamy chusteczkę, rozmiar S, różowy, jasno różowy, to wygląda na białe, ale jest mega zajechane. Jedyne co ma fajne, to tu ma na stójce wyhaftowane gwiazdy. No, jest taki zajechany, to ciekawostka, Snoop Dogg.
rzeczy nie wiem do Kuby. Tu też mamy fajną kurtkę dla chłopca, regata, firma. O, coś mówiłam o udążeniach. To jaka fajna kurteczka, ale malutka. Ale fajna z Nexta. Super wygląda. To prześliczna kurteczka dla dziewczynki. Szkoda, że nie mam żadnej w swoim otoczeniu. Nie wiem jaka to firma, ale jest przepiękna, różowiutka. Poprawka. Mam w swoim otoczeniu dziewczynkę, ale dla Nelly to będzie za mała kurtka. A tutaj flemingi. No też rewelacja, ale to już jest duże. O, następna regata. Proszę bardzo. Bardzo fajna kurteczka, 3-4 lata. Coś takiego. Super wygląda. Dla chłopców trochę lipnie, nie bardzo. Jest cokolwiek dla kogusia. Tu czekajcie, jakieś banany dostrzegłam, ale maleństwo. Let's go bananas. Nawet z oczka. Bratanka. Te spodnie na pewno biorę. Jego rozmiar i jest Hulk, więc bracie, mam coś i dla Nikosia. No, oryginał to nie jest, proszę Państwa. Versace to nie jest. Gucci też jest. Bardzo. Spodnie niestety też dużo. Dużo za dużo. Taka prosteczka. Super drewno. Całkiem fajna. Czekam sobie w kolejce na pocztę, bo jest dzisiaj szaleństwo, poniedziałek, w sumie nie przemyślałam tego. Jestem już po tym pierwszym lumpie i szczerze mówiąc nie będę jechać do drugiego. Może ogarnę to jutro albo w środę, ale już czas mi nie pomaga. Dobra, szybki food haul z Biedronki, jak widać. Słoneczniki dla Pawła, popcorny dla Kubusia. Ketchup, kotlin, tu widzę, że jedna mi się otworzyła, ale to nic, za chwileczkę zjemy suróweczki do obiadu. Dżemik wiśniowy, mój ulubiony, tu wzięłam sobie na spróbę jogurt soja jogu jagodowy, zobaczymy jak smakuje, bo te z Lidla uwielbiam. Mleko bez laktozy, niestety nie było mojej polewy karmelowej, ale chociaż dorwałam taki syrop do kawy o smaku waniliowym. Były jeszcze inne, jakieś suny karmel, kokos, ale ja miałam ochotę na to. Zupełnie niejedzeniowo, ale wzięłam sobie korektor do testów, puder. W ogóle ta seria Peach bardzo mnie zainteresowała. Jeszcze na pewno wrócę po podkład, bo też wyglądał fajnie. Paróweczki, szynka, no i to. Tego jestem najbardziej ciekawa. Słyszałam bardzo dobre opinie. Go Wege z orzeszków ziemnych, krem. Ja bardzo często używam kremu do omleta i do środka daję sobie właśnie krem, a na wierzch daję właśnie dżemik, także takie coś, mam nadzieję, że będzie dobre. No, wróciłam do domku, zaraz powsadzam te zakupy do lodówki i pokażę Wam może na szybko moje łupy z lumpa. Generalnie było sporo, ale jak pomierzyłam, no bo nie chciałam brać w ciemno, to tak, spodnie były super jedne, ale były za wielkie. Był fajny komplet dresowy, pokazałam go Wam tam, jak wyglądam, w sensie taki jest mocno duży, bo to według rozmiarówki jest 16 i generalnie gdyby była
czternastka to już może bym się zastanowiła, a dwunastkę w ogóle bym wzięła, bo bardzo mi się podobał. Trochę podruba Balenciagi, ale jeśli ktoś się nie orientuje, to pewnie by na to nie zwrócił uwagi. No ale był dużo za duży i tak myślałam nad nim, no ale to byłaby przeginka, bo bym wyglądała jak taki wielki. Zresztą zobaczycie sobie, wrzucę Wam to do tego filmika. Dobra, teraz pokażę Wam moje łupy z dzisiejszego wypadu do lumpeksa. Pierwsze to jest bluzeczka, może się oddalę, o. Kto mnie zna, ten wie, dlaczego kupiłam tą bluzkę, mimo tego, że wygląda jak po prostu cienka szmatka, to jest w ogóle H&M. Rozmiar my, no Hawaii, Honolulu Beach Club, więc musiała wrócić ze mną, kosztowała jakieś śrubki. Oczywiście ja nie myślę zawsze tylko o sobie, więc taką bluzeczkę kupiłam, super, ona jest nowa, z metką, o pokażę Wam metkę, fajną ma tą kieszonkę, generalnie ją kupiłam dla Pawła z myślą, że będzie to po prostu bluzka od piżamy, ale wcale nie musiałaby nią być, bo chyba nie jest. Firma to jest jakieś Vintage Crafted, coś tam. Fajna bawełenka, no mówię nowa, więc nawet się nie zastanawiałam, bardzo porządnie wygląda. Oczywiście dalszy ciąg łupów dla kogoś, no to kupiłam te spodenki dla Nikosia, dla mojego bratanka cudownego. No wyglądają świetnie, są takie mega, mega jakościowe, to w ogóle jest Marks & Spencer, także super. No i przede wszystkim mój brat uwielbia Hulka, także tutaj mamy Hulka, mamy Thora, mamy Ironmana. No przefajne, przefajne spodenki, one chyba 10 zł kosztowały, oczywiście je wypiorę i dostanie ode mnie. Następną rzeczą jest bluzeczka Super Dry dla siebie. Wydaje mi się, że ładnie mi w tym kolorze, emeczka, rozmiar idealny, na pewno ją zobaczycie u mnie niejednokrotnie. Tu delikatnie mam może ten welurek i ten napis troszeczkę, ale tak z daleka to w ogóle wygląda jak nówka, także będę sobie w niej śmigać, chyba 8 zł kosztowała. Dalszy ciąg zakupów, no i tutaj jestem bardzo zadowolona, dlatego że dorwałam bardzo fajnie skrojone spodenki w bardzo ładnym kolorze jeansu. Tak one wyglądają, z tyłu kieszonki bardzo ładnie wyglądają na pupie, one są tutaj ładnie chwycone, tu sobie muszę zaprasować tylko z tyłu, bo jest źle zaprasowane, ale one wyglądają jak nowe, no naprawdę są świetne. To jest ta firma Denim, wydaje mi się, że fajnie, nie są takie bardzo krótkie, no i przede wszystkim są naprawdę super skrojone, bo tu pięknie były dopasowane do talii, także jestem bardzo zadowolona. No i to jest coś, czego ja szukałam bardzo długo i finalnie kupiłam najpierw sobie na próbę ogrodniczki z lumpeksu w kolorze czarnego jeansu, nigdzie nie, aha, one też były nowe, bo tutaj są, tutaj jest ten, wiecie, sznureczek, metkę chyba urwałam ja albo ktoś urwał, to jest ta firma Boho, coś takiego, ja mam rozmiar 38, idealnie leżą one, z jednej strony tutaj są na guziczki zapinane, zwykłe, czarne ogrodniczki, nawet tutaj do tej bluzeczki, do tej bluzy, o jak Wam to pokazać, po prostu zwykłe, czarne, tutaj można nogawkę podwinąć, można zostawić niepodwiniętą, no one są nowe, także no nie mam tu za dużo co mówić, wypiorę je oczywiście, żeby były ładne i pachnące, ale mega, mega z tyłu jedynie, nie są takie typowo ogrodniczkowe, dlatego że one mają tutaj, tak, tu po prostu to jest tył, a to jest przód, także tył mają taki nietypowy i dlatego się nad nimi zastanawiałam, ale stwierdziłam, że inwestycja, bo one 50 zł kosztowały, inwestycja 50 zł w nowe ogrodniczki to nie jest duża kwota, a ja po prostu chcę sprawdzić, czy mi one podejdą i czy takie spodnie w ogóle będę chciała nosić, więc wolę wydać 50 zł na takie spodenki, no niż kurczę, no minimum 200, nie?
przypuszczam, bo w takich cenach gdzieś widziałam w Berce czy w Stradim, także ostatnie dwie rzeczy, no to też nie dla mnie, ale dla mojego męża, czekajcie, tu kieszeń schowam. Dla mojego męża kupiłam takie spodenki, on uwielbia krótkie, bardzo krótkie spodenki. I generalnie wydaje mi się, że one właśnie będą dla Pawła, jeśli się mu nie będą podobały lub będą za duże, no to dostanie je mój braciszek. One są z firmy River Island, rozmiar M-eczka. Wiem, że wyglądają jak stylizowane na Versace i przypuszczam, że taka firma River Island miała zamysł, ale są bardzo fajne. Tutaj mają te takie dziurki laserowo wycięte, bardzo ładny kolor, wyglądają jak nowe, także się nie zastanawiałam, no kosztowały chyba 10 zł. A nie wyglądają, jakby kosztowały 10 zł, także super. No i teraz łup dnia. Dlaczego też się nie zdecydowałam już później jechać? Bo szczerze Wam się przyznam, że wzięłam 150 zł gotówką. Wiedziałam, że na karcie nie mam nic. I poszłam do pierwszego lumpeksu, myśląc, że wydam, no nie wiem, z 5 dych maksymalnie i pojadę sobie jeszcze do następnego. Ale okazało się, że te 150 zł ja zostawiłam w tym jednym lumpeksie, więc no... Tak czasami jest, ale łupem dnia jest, słuchajcie, nowa spódniczka Lee. Ona ma tutaj piękne metki. Piękne metki, no nie, metki nie są piękne, ale ma metki, więc wiadomo, że jest nowa. Jej mankamentem jest tutaj delikatne, bardzo delikatne, nie wiem nawet czy to widać, delikatne przebarwienie. Ale jest to kolor biały, więc oczywiście rozmawiałam, o może teraz widać. Rozmawiałam z panią, sobie pogadałyśmy z panią ekspedientką i po prostu ja to będę traktować wybielaczem, dlatego że ona nigdzie w środku nie jest brudna. To jest po prostu taki sobie, o, z tej strony tylko brud. Słuchajcie, jestem mega szczęśliwa, dlatego że szukałam, po prostu, o, tak wygląda, na dole ma poszczępienie, no ona jest, no jest nowa, jest li, te kieszonki bardzo fajnie z tyłu wyglądają, pupa tak ładnie, on jest, w ogóle mój rozmiar, to jest, to tak miało być, mój rozmiar, ona jest super takiego streczowanego jeansu. Mój rozmiar, tu się okazało, że 29 to mój rozmiar z Lee i ona kosztowała 69 euro? O kurczę. No, a ja ją kupiłam chyba za dwie dyszki, także jestem bardzo szczęśliwa, bardzo się cieszę. Oczywiście będziecie mnie w niej widzieli, na pewno niejednokrotnie. Ja muszę ją sobie wyprać. Bardzo mi się przede wszystkim podoba, o, że ten znaczek jest taki jaśniutki, on jest taki po prostu, no... Ja wiem, pomyślicie sobie, ale się spuszcza nad spódniczką, ale wiecie, spódniczka za dwie dyszki, która w sklepie, ile, 200? No pewnie 200, więc mega fajny deal, mega fajne ciuszki, oczywiście i szmatki, i nie szmatki, także ja jestem bardzo zadowolona. Niestety nie udało mi się kupić nic dla mojego synusia, ale no, tam coś tam próbowałam Wam nagrywać, więc przebitki oczywiście wrzucę Wam z wewnątrz, no ale nie było nic, były dresy Adidasa, które Wam pokazałam. Ale potem jak się przyjrzałam i zobaczyłam ilość plam, słuchajcie, na tych spodniach, takich tłustych, tłustych, zrzuconych na pupie, na przodzie, więc stwierdziłam, że nie są warte nawet 10 zł. Ale to nic, już teraz wiem, że w przyszłym tygodniu też na pewno odwiedzę to miejsce i mam nadzieję, że może znajdę coś jeszcze fajniejszego, no i przede wszystkim znajdę coś dla mojego synka. A! Ale pokażę Wam coś, co my kupiliśmy w weekend, bo chyba byliśmy w sobotę, tuż przed zamknięciem, gdzie był, bo ten, w tym lumpeksie są rzeczy na wagę, one są oczywiście podzielone różnie i tak dalej,
ale właśnie w ostatniego dnia jest najtańsza cena za wagę. Później te rzeczy są z tego co wiem przerzucane na rzeczy tańsze. Chyba że coś jest super turbo fajnego, no to są na następny czas. I kupiliśmy Kubusiowi taki zarąbisty polar. Kuba jest wielkim wielbicielem polarów w takim kolorze, ma jeden już z fregaty i zajeżdża go dosłownie, więc jak mój Paweł go znalazł, to ja mówię, nie ma dziur? Nie, nie ma. Mówię, to bierzemy. Od razu nie zastanawiamy się, bierzemy. I jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Poczekajcie, zapomniałam o czymś. Mój łup sobotni. To jest... O, udało mi się wam pokazać. Sukienka, szmizjerka, jeansowa, ciemno-szara, z firmy Next, rozmiar 12. Wiem, że to jest 40, aczkolwiek w przypadku takiej sukienki, no ja mam duży biust, więc tutaj wszędzie mi się ładnie wszystko zmieściło, tak na szybko ją sobie narzuciłam. No, mega, jestem mega z niej zadowolona. I słuchajcie, hit jest taki, że w sobotę, przysunę się, że w sobotę jak byliśmy, to za tą sukienkę i polar dla Kubusia, słuchajcie, zapłaciliśmy 20 zł. Naprawdę. 20 zł, więc no ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo jestem zadowolona, na pewno będę w niej śmigać. Zobaczcie ten kolor, wydaje mi się, że ładnie do mnie pasuje. Oczywiście lepszy byłby niebieski jeans, ale w przypadku takiej ceny ja nie będę marudzić, oj nie. Jestem bardzo zadowolona. Także to by było z moich łupów lumpeksowych i mam nadzieję, że tak teraz, no może nie co tydzień, chociaż co 2 tygodnie będę wam mogła pochwalić się czymś fajnym, bo dzisiejszy dzień mnie mega zaskoczył. Tak, odebrałam dzisiaj też zamówienie z Zalando. Zamówiłam sobie jakieś tam dresiki, właśnie taką bluzę, kurtkę i buzeczkę. I teraz tak, jakaś nitka właśnie odpadła, dobra, do kieszonki sobie wsadzę. Tu możemy sobie ściągnąć ten dół, więc ona będzie wtedy taka, wiecie, bardziej na dole dopasowana. Mamy podwójny zamek, tu i tu. Oczywiście ten kolor w sumie pod spodem no nie jest taki zły, ale chcę wam pokazać ze stójką. Tu ma wielki Adidas, kurczę, pełno jakichś takich paproszków. Ale tak, rękawki są ok, długość wydaje mi się, że też fajna. Czekajcie, zobaczę sobie jak to będzie ze ściągnięciem na dole właśnie wyglądało. O, w ten sposób, czyli taka robi nam się krótka bluza, nie? No bo to już raczej kurtka. Chociaż ja mam taką jedną kurtkę, także tak to wygląda, możemy to sobie chwycić. No i rozpięta. Podoba mi się, że są dwa te zamki, ale nie podoba mi się, że mam problem z rozpięciem. O. I tak wygląda rozpięta, także sami ocencie jak oceniacie. Sami ocencie jak oceniacie. No właśnie, Asia. Sami powiedzcie, albo napiszcie mi najlepiej, co uważacie o tej kurteczce. No ja nie wiem, pełno tych nitek, zobaczcie, już kolejne nitki wyciągnęłam, ale to nic. Mi się podoba, szczerze mi się podoba, kolor przede wszystkim. Jeszcze tylko chciałam dodać, że na stójce, czego nie zauważyłam wcześniej, to jest taki ładny znaczek haftowany Adidas, więc to też dodatkowy plus. Dobra, troszeczkę zmieniłam kart, dlatego że telefon mi się rozładował i niestety musieliśmy się podłączyć, dlatego jest zmiana. Coraz bardziej widzicie nasz duży pokój. No za dużo tu wariacji nie można zrobić, ale czujcie się jak u siebie. Dobra, a teraz kolejne rzeczy, które zamówiłam i jestem naprawdę w pozytywnym szoku, dlatego że tak, bluzeczka, taki fason chyba bardziej pudełkowy, ja mam rozmiar 38. Tu ma delikatny znak Adidasa, nie wiem czy to widać czy nie, ale mi to nie przeszkadza, że to nie jest takie, wiecie, krzyczące Adidasem. No i tak, są te trzy paski, więc wiadomo wszystko. Tu całą robotę robi ten przezroczysty materiał, bo tu jak widzicie, o, nie wiem czy to dobrze widać, ale tu jest przezroczysty materiał.
Także mi się bardzo podoba ta bluzeczka, ma taką mega mięsistą bawełnę, fajnie. No i spodnie, no spodnie ja wzięłam, tak wiecie, nie wiedziałam, bardzo mi się podobały na modelce, ale nie wiedziałam jak kolor, wzięłam rozmiar 36 i 38 i na tą chwilę na sobie mam 38, nie wiem szczerze mówiąc, czy nie zostawić tych, za chwilę wskakuję w 38, zobaczymy sobie różnicę, bo tu nogawka się mocno podciąga, tu na dole mamy zameczek. O, dotąd jest zamek, który w sumie powiedzcie mi, do czego on służy, tylko do zakładania, czy na przykład chodzi się z rozpiętym zamkiem i nie wiem, tak to ma wyglądać, nie wiem szczerze mówiąc. Ma kieszonki, mają kieszonki, bo dresy, tak? Dresy mają kieszonki, także też super. Wydaje mi się, że fajnie wyglądają. Zaraz Wam się obrócę, jak wygląda pupa. Także tak to się ma. Zaraz zobaczymy rozmiar 38. No to teraz mamy rozmiar 38 na sobie. I tak, oprócz tego, że tu w nogawkach są dużo szersze, to jak widzicie na długości jakoś super dużo nie zyskały, bo no, minimalnie może, bo wtedy było mi widać nogę, minimalnie, ale przypuszczam, że o, widzicie, przy chodzeniu one nadal będą się podciągać, także mi to generalnie nie przeszkadza, ja lubię taki efekt. Nie wiem, tu muszę się zapytać mojego męża, co on uważa, czy ten rozmiar, czy ten mniejszy, bo właśnie tak mi się podobały te dresy i były w dobrej cenie, że mówię, dobra, zamówię sobie dwa rozmiary, żeby jeden na pewno wstawić. W tym nie wiem, czy tu za duża torba mi się nie robi, bo generalnie myślałam, że one automatycznie będą wyższe, ale to nie są dresy z wysokim stanem, one są, jak widzicie, dość niskie, nie? Z tyłu można je sobie bardziej podciągnąć, o, w ten sposób. Ale przód zawsze będzie niżej. Generalnie no, bardzo mi się podobają. Teraz tylko kwestia zostawienia rozmiaru dobrego. I możecie zobaczyć, tak wyglądają z tyłu. Tu się robi taka trochę, nie wiem, torba, coś takiego. Nie wiem, czy z tyłu nie są w tej chwili za duże. Przy czym tamte 36, one nie były opięte, nie? Także wydaje mi się, że... No nie wiem, tak mi się podobają, że na pewno zostawię któreś, ale nie wiem, czy te, czy mniejsze. Możecie mi napisać, które według Was byłyby lepsze. A ja generalnie zaraz Wam pokażę, jakie mam piękne, tematyczne skarpetki. W ogóle jak to mi wszystko dzisiaj fituje. Rewelacja, jestem mega zadowolona. Chcę Wam pokazać, jak zrobiste mam skarpetki na dzień dzisiejszy. Są przepiękne, po prostu uwielbiam je. Moje kolory, no i 8 marca, tutaj jest Women's Day. Every day, nie jestem w stanie bardziej wygiąć nogi. Na tej skarpetce mamy usta, mamy błyskawice, mamy piękne oczy. Także wydaje mi się, że idealne skarpetki na dzień dzisiejszy. Dobra, chwilę usiadłam, za chwilę będę wciągać jogurt. Notabene myślałam, że nie miałam żadnego jogurtu z Biedronki, takiego wegańskiego, ale miałam i zaraz będę pałaszować. Właśnie jagoda kokojogu, a okazało się, że wzięłam identyczny, tylko że w wersji większej. Także za chwilę będę sobie zajadać ten jogurcik i dam znać. Słuchajcie, nie wiem, czy też macie gorsze czasy, czy super Wam wszystko idzie, ale chciałabym tu poruszyć taki temat tego, jakie żniwo zbiera, wiadomo co. No kurczę, ciężko jest. Ja naprawdę staram się być pozytywna, staram się być uśmiechnięta, staram się Wam przede wszystkim przekazywać pozytywną energię, uśmiech, takie zadowolenie z własnej siebie i tak dalej, bo przecież po to dla Was nagrywam, po to tu jestem. Ale naprawdę powiem Wam, że jest mega, mega ciężko i kurczę, no powoli jestem na takiej krawędzi i boję się, czy zlecę, czy jeszcze się utrzymamy. I naprawdę miałam nadzieję, że z uśmiechem Wam powiem, kurczę, nas sprawa nie dotyczy, udało nam się uniknąć problemu, udało nam się uniknąć tego, co wszyscy przeżywają tak naprawdę wokół,
No ale nie, niestety nas też ta sprawa dotyczy i sprawy ekonomiczne i to, jak w tej chwili handel wygląda i tak dalej. Słuchajcie, to jest straszne, dlatego mam nadzieję, że wspieracie polskich sprzedawców, że wspieracie jakby takie małe firmy, między innymi jak nasza, które starają się utrzymać na rynku, które starają się sprzedawać na Allegro. I naprawdę mam nadzieję, że nie uciekacie gdzieś do Chin, AliExpress te sprawy, bo naprawdę, słuchajcie, mamy bardzo dobrej jakości produkty. I co z tego, że zapłacicie złotówkę czy dwa mniej? Skoro czekacie na przesyłkę niejednokrotnie, tak jak ja jeszcze kiedyś zamawiając na przykład z AliExpress, czekałam na paczki 2 miesiące, czasami nigdy ich nie otrzymałam. I co z tego, że zapłaciłam za produkt 8 zł, a nie 10? W tej chwili już wiem, że zapłacę więcej, ale od polskiego sprzedawcy, a nie od pana Chińczyka, który no niestety na tą chwilę już coraz gorzej funkcjonują i traktują Polaków. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Oczywiście mówię o swoim doświadczeniu. Nie bierzcie tego jako za pewnik, dlatego że ja mam dość słabe doświadczenia z Chińczykami, ze sprzedawcami. Zawsze miałam jakiś problem. Już później po prostu machnęłam na to ręką. I szczerze Wam powiem, że tak jak lubię robić zakupy, tak jak staram się robić zakupy przez internet i tak dalej, tak AliExpress w tej chwili omijam naprawdę szerokim łukiem, nie? No takie już moje odczucia, także to tyle, co chciałam pogadać do Was. No dobra, jogurcik zjedzony. Powiem Wam, że pycha. Ja lubię bardzo jagódki, chociaż bardziej mi to smakowało na borówkę. Ale pycha, polecam. Co jeszcze chciałam dodać, to te wegańskie jogurty, one zawsze mają taką konsystencję takiej pianki, kurczę, nie wiem jak to nazwać, no taka, nie jest to prawdziwy taki jogurt, wiecie, lejący, tylko taki bardziej piankowy, ale przepyszne. Ja byłam już taka głodna, bo dzisiaj jadłam tylko omlet, dobrze mówię, omlet, tak, omlet. No i to jest mój drugi posiłek, ale obiadek będzie pyszny dzisiaj. No to smacznego, nasz obiadek. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy coś ciekawego jeszcze będziemy dzisiaj robić. Jesteśmy już po obiadku, zresztą przed chwilą Wam pokazywałam, co mieliśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i zapraszam do następnych filmów. Pa!